Dialog motywacyjny tematem dwudniowego szkolenia dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Szkolenie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie. W naszej gminie funkcjonuje 10 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach, w których realizowane są zadania wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiających szczególne trudności wychowawcze. To szkolenie obejmuje zakres jako nowoczesne metody prowadzenia takiej pracy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem dialogu motywacyjnego. Dialog motywujący to jest taka praca z osobami młodymi, z rodzicami też dorosłymi, w każdym razie z osobami, które znajdują się w trudnej życiowej sytuacji, w takim kierunku, żeby ich zmotywować do bardziej konstruktywnego radzenia sobie w życiu niż do tej pory. Jest też przynajmniej kilkaset różnego rodzaju badań, które mówią o tym, że stosowanie dialogu motywującego rzeczywiście przynosi pozytywny, oczekiwany skutek. Dialog motywujący to metoda, która sprawia, że człowiek odzyskuje wiarę w to, że może w swoim życiu dokonywać pozytywnych zmian. Sami pracownicy świetlic socjoterapeutycznych mówią o swojej pracy jako misji. Misji, która właśnie tym zmianom ma służyć. Znajdujemy dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, w których się znalazły, nie ze swojej winy. A są to dzieci, które mają w sobie duży potencjał. I dzięki tym właśnie spotkaniom w świetlicy socjoterapeutycznej mamy okazję z nimi być częściej, rozwijać ich zainteresowania, pokazywać, że świat to nie jest tylko taki smutny, nie jest takie smutne, szare miejsce, które znają. I jakby to jest profilaktyka przede wszystkim. Odwracanie uwagi od tego, co się u nich dzieje, pokazanie im, że mogą na przykład rozwijać swoje zainteresowania, bo dziecko, które będzie miało zainteresowania, będzie silniejsze. Uczymy ich też pewności siebie na tych zajęciach, na warsztatach. Taką właśnie zdolność uczenia, takiej asertywności, pewności siebie dają nam takie szkolenie jak to dzisiejsze. Sama metoda wykorzystywana jest także w stosunku do osób biorących udział w programach profilaktycznych i terapeutycznych związanych z zapobieganiem bądź leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.